Dobra, to mój wykład będzie, znaczy jest to w ogóle, się przedstawię. Jak mnie tutaj ktoś nie zna, to jestem Nigmam Krzysiu teraz. Wcześniej Herr Chris. Byłem administratorem Wikipedii, odszedłem z tego stanowiska, ponieważ nie podobało mi się to, co się dzieje na tej Wikipedii. Więc tak, jaki tu jest problem? Tutaj tar, przykuta i tak dalej, oni wszyscy budują taki piękny zamek, są meta strony, pięknie to wygląda, piękne ściany, a wokół jest łajno. Wokół jest łajno i my jesteśmy uwaleni w tym łajnie i my po prostu tego już nie czujemy, ale nowi użytkownicy nie chcą się przez to przebijać. I teraz tak, znaczy ja proszę o uwagę, jak ktoś chce sobie pogadać, to może ten, bo tu ważne sprawy są. Więc tak, na przykład zaczniemy od takiego chwytliwego tematu, znaczy bo w ogóle to będzie się bardziej opierało o psychologię, socjologię. Czym jest GTW? Grupa trzymająca w... No, słuchaj się starszego. Czym jest grupa trzymająca władzę? Tutaj są kłótnie, czy to istnieje, czy nie. Ale tak naprawdę to jest podstawa właściwie psychologii społecznej, że jeśli są znajomi, jeśli trzymają się razem, to będą się to nie będą obiektywni wobec siebie. I teraz zaprzeczając temu problemowi, że są, znaczy problemowi, to jest normalna sytuacja w każdej grupie społecznej, i zaprzeczając, że istnieje coś takiego, nie możemy z tym walczyć, ponieważ no, jest problem, ale dla nas go nie ma. Kolejnym przykładem na coś takiego jest strona Wikipedia Zloty, która w ogóle nie jest uaktualniana. Ja tam wstawiłem szablon archiwalne. To się ten nagrywał? Wstawiłem szablon, że to jest archiwalne, po czym przykuta mi to zdjął, bo przecież ktoś to może uaktualnić czy coś. Nie ściągając ten szablon, nie sprawimy tego, że strona przestanie być archiwalna. Ona cały czas była nieuaktualniona i użytkownik wchodząc miał informację, że nie znajdzie tam tego, co potrzebuje, bo po prostu nie stało się tak, że nagle wszystkie zloty wywiało, a po prostu nikt ich nie dodaje i ukrywając problem, nie zlikwidujemy go. Więc teraz, no tu też właśnie też, to jest takie te uciekanie od prawdy, czyli tak, IP są traktowani równo. Tak się mówi. To jest oczywiście kłamstwo, ponieważ użytkownicy nie są traktowani równo. Ja mam jakieś tam poważanie w tej społeczności i pozwoliłem sobie na mały test przy okazji, bo mi to pasowało też tak robić. Po paru osobach ostro pojechałem, włącznie z przekleństwami i tak dalej. Dostałbym normalnie za to bana, ale nie dostałem, nikt mi nawet nie zwrócił uwagi, bo jestem bardziej znanym użytkownikiem. Po jakimś czasie przypadkowo się wylogowałem, akurat nie było celowo, napisałem zgłoszenie do poczekalni. Zgłoszenie było sensowne, były powody, na końcu tam był jakiś żart. Ktoś dał eka i następnie pan Sobkowski usunął mi to zgłoszenie. Prosiłem się na IRC-u, żeby to zgłoszenie mi przywrócili, to usłyszałem, że ten żart jest słaby i tak dalej, ale to nie ma kompletnie w związku z tym, że mi ktoś usunął zgłoszenie. Usłyszałem też, że mogę sobie je napisać od nowa, bez tego żartu. Nie, musiałem się prosić o to, żeby mi zgłoszenie przywrócili. Zgłoszenie w końcu przywrócił Matmarex. Zgłoszenie zostało, ja tam już nie dodawałem nic do tego zgłoszenia i został artykuł usunięty, czyli było słuszne. Ja się prosiłem, bo ja wiedziałem, że się mam prosić, ale nowy użytkownik przychodząc, on się nie będzie prosił i mówi się tak, ktoś ci coś niesłusznie cofnie, ktoś ci coś niesłusznie usunie, przecież masz prośbę do administratorów, możesz im tam napisać, oni to rozpatrzą, jeśli masz rację, no to odtworzą. No dobra, ale użytkownicy robią coś za darmo, ktoś im to usuwa, no to oni się nie będą prosić. I się mówi, no to ich problem. Nie, to nie jest ich problem, bo jak się kogoś odstraszy, no to niestety, ale to
jest nasza wina i ten użytkownik się traci. Ja pytałem się ludzi, czemu nie edytują Wikipedii, no niedużo takich znalazłem u siebie tam przez internet, którzy nie są stałymi wikipedystami, ale większość mówiła, że nie edytują, bo ktoś im coś powiedział, na przykład, że na Wikipedii, że jest trudna technicznie, że jest niemiła atmosfera, więc to też się potem roznosi. I taki jeden użytkownik, którego się zrazi i który się nie chciał nas prosić, żebyśmy coś mu zrobili, zacznie opowiadać innym i mają rację, bo tak jest na tej Wikipedii, po prostu się odstrasza użytkowników. Zacząłem po prostu robić coś takiego, piszą czasami do mnie ludzie z problemami, czasami ja sam im proponuję, prywatnie, nie chcę tego ciągnąć na Wikipedii, bo zaraz ktoś to zniszczy, niestety tak jest. I na przykład miałem ostatnio osobę bardzo znaną, która opisała artykuł i zastosowałem taki sposób, że... zaraz do tego wrócę, inaczej. Na IRC-u człowiek przychodzi nowicjusz, informatyk bardzo dobry, haker zresztą, twierdzi, że kod Wikipedii jest trudny, to ktoś mu powiedział, dojebałeś, przepraszam za przepaństwa, to tak dostał taką odpowiedź i po prostu był koniec dyskusji, został zgaszony i koniec. Wcześniej dostał kopa na tym IRC-u od Pikusa za nic. I zacząłem temu użytkownikowi tłumaczyć, że to był jednostkowy przypadek, że tak normalnie nie jest, ale potem się walnąłem w głowę, kurde, cały czas tak jest. Nie można kłamać, że jest dobrze na Wikipedii, skoro tak nie jest. I właśnie z tą kobietą, która miała tam problemy z Wikipedią, tam z cofaniem edycji, zacząłem rozmawiać tak, że... Mówiłem od początku, że nie można się że nie oszukiwałem, że tak jest dobrze, że ktoś przypadkowo to wycofał. Nie, powiedziałem, że cały czas tak jest i nie będę jej zachęcał do edytowania, bo wiem, że za chwilę ją to samo spotka i wolałem ostrzec, jaka jest prawda na tej Wikipedii, jaka jest sytuacja. A mianowicie, nie chcę jeszcze dokładnie mówić o szczegółach, ja to potem mogę opublikować na Wikipedii, ale tylko tą sprawę jeszcze do końca załatwić. Napisała ta kobieta artykuł o swoim mężu, poprawiła tam. Właściwie źródła dodała albo nie dodała, nie pamiętam, ale i tak nie było źródeł wcześniej, więc generalnie było to merytoryczne, było to encyklopedyczne, nie było próżnych wyrażeń. No po prostu artykuł taki jakby napisał nowy użytkownik, ale przypadkowo się usunęła na dole bibliografia, która miała 2-3 linijki czy tam ileś i za to została cofnięta edycja. Nieważne to, że cały artykuł został poprawiony, rozszerzony, duże błędy merytoryczne zostały poprawione. Artykuł został cofnięty, bo komuś się przypadkowo bibliografia cofnęła. I ten użytkownik już potem nawet nie odpowiadał na maile, nic, czemu to zrobił. Załadowała też zdjęcie tego swojego męża. Zdjęcie zrobiła sama i z kolei z Commons usunął to Masur. On się zawsze wkurza, jak się mówi Mazur, bo to jest Masur, więc Masur to usunął. Bo było kiedyś tak, że po prostu jeśli podejrzewamy, nawet nie mamy dowodów, że jakieś zdjęcie jest kradzione z internetu, to usuwamy, ale są takie twarde dowody, na przykład ktoś takie typowo właśnie internetowe zdjęcia ładuje kolejne, to widać. Tu było zwykłe zdjęcie z danymi EX i F z aparatu. Było widać, że to jest robione, ale mu się wydawało, że to jest kradzione zdjęcie, usunął. No, stawiam wtedy szablon, znaczy powinien stawić szablon, że jest tydzień na uzupełnienie. Wstawił. Skąd takie przypadki są częste, to Masurowi tam usługowałem, ale z Masurem jest ciężko. To działa w ten sposób. Masz Zera, który sobie wymyślił jakąś nazwę tam, ciocia Klocia dajmy na to. No. Wrzuca zdjęcie na Commons,
ale nie używa pseudonimu jako autor, tylko podaje swoje imię i nazwisko, ale tak. Jest czerwony. No sam tak robiłem często. To nie jest usuwane od razu, tylko wtedy natychmiast pojawia się pytanie, czy to jest autor, który załadował swoje zdjęcie, czy załadował cudze. I trzeba ten problem jakoś rozwiązać. Wtedy się pojawia szablon, że jest wątpliwość co do autorstwa i że trzeba wysłać mail na OTRS potwierdzający autorstwo. Jeśli ktoś wyśle, to ok. Jak nie wyślę, no to po tygodniu wylatuje. I to jest tak, że z takich przypadków powiedzmy jest 50-50, powiedzmy, nikt statystyki nie robił, ale 50% to są przypadki, że ktoś sam załadował, podając swoje imię i nazwisko z konta czerwonego. A druga połowa to jednak są takie przypadki, że ktoś wziął cudze zdjęcie, załadował, wpisał imię i nazwisko tego autora, nie mając absolutnie żadnych praw do zdjęcia i to zdjęcie nie może się zostać i ten problem trzeba rozstrzygnąć. Ale tutaj to jest zagadnienie do commons, żeby lepiej, nie wiem, szablony napisać czy coś. Ale tutaj na przykład ja... się nie da, w ogóle jest problem z OTRS-em, ponieważ ja niekiedy ładuję na commons nie swoje zdjęcia. I za każdym razem muszę poszukać, w jaki sposób wysłać na ODRS to zgłoszenie. Mimo to już robiłem kilka razy. Tutaj potrafię to znaleźć, tak? Natomiast osoby, które nigdy nie miały do czynienia z tym, nie znajdą w życiu. Tego OTRS-owego, tylko na ODRS-ie jest jeszcze dodatkowy problem pod tytułem, że ten szablon ODRS-owy jest multi-language i w związku z tym trzeba by go przerobić na wszystkich języków. Tutaj Jarl powiedział jedną fajną rzecz, że powinien wstawić szablon i owszem, on wstawił szablon i teraz tak, podejście wikipedysty, był szablon, miała ta kobieta tydzień na uzupełnienie tego, no i nie uzupełniła, no to jej strata. A podejście ludzkie, wstawiła zdjęcie, już nie wchodziła na ten projekt, bo po co miała wchodzić, skoro było w artykule, na komuś nie... Można było przez... Ona się próbowała kontaktować przez maila z różnymi użytkownikami. Jako Nubi, który podał maila, teoretycznie przyjdzie mail, że strona jest lista zmieniona. No. Nie wiem kiedy... Jeśli podawał maila... Jak ktoś nie podał tego, to jedyny sposób to jest rzucić szablon na stronę zdjęcia, bo po prostu zwyczajnie nie ma z tym już kompletnie żadnego kontaktu. Tak, ale tutaj na przykład była taka sytuacja, że jest zdjęcie, które mogło być kradzione, ale nie musiało być. No, nikt nie próbował się kontaktować z tą osobą. Było jak się kontaktować, ta osoba sama się próbowała kontaktować nawet, ale po prostu... No próbowała się kontaktować na pewno z tym, który cofnął tą edycję. Z tego co wiem, pisała też na OTRS, ale nie wiem dokładnie do jakiej kolejki. No widziałem te maile i... Ale tutaj jeśli... OTRS dostała jakąś taką odpowiedź akurat rozmytą dość, ale dobra, może... Było na pewno jej zdjęcie. I teraz jestem, ale... Znaczy my to się tutaj... Jeśli ktoś to zdjęcie ma, to może jeszcze zamiast rozpisywać się po całym świecie, to jeśli była informacja, przeczytać o co chodziło i jeszcze raz to zdjęcie poprawnie załadować. Nie, właśnie nie. To jest właśnie nie ludzkie podejście, to jest podejście wikipedysty. Ludzkie podejście to jest tak, ktoś chce nam coś dawać za darmo, my to mu niszczymy, a ten ktoś się ma jeszcze prosić nas, sorry, a mogę jednak załadować, a załaduję jeszcze raz, może jeszcze raz napiszę. Trzeba podchodzić do każdego indywidualnie i po prostu, jeśli tego się nie robi... Z tą indywidualnością, ja jestem jak najbardziej za i wiele osób opieszczałem, wiele siedzących tutaj, że czasem kogoś mechanicznie właśnie kontaktowali, nie? Ale druga strona medalu jest taka wydajność pracy. Siedzisz i na komuś masz na przykład, to opowiadasz jedną osobę, tak? Ale Masłusz na przykład przegląda komuś ostatnie zmiany, i ma do załatwienia 500 takich. No to dobra, załóżmy, że teraz zamiast załatwić 500 spraw, załatwi 10 spraw, ale żadnego użytkownika nie zrazi. A jeden użytkownik, jeden zrażony... 400 zdjęć, no to nie szkodzi, to nie szkodzi, dlatego że te 400 zdjęć masz 200, które są naruszeniem prawa. No i co ci tak bardzo szkodzi? To jest już problem... Ja bym miał tysiące zdjęć. Dobra, ale dajcie mi dokończyć, bo chcę to porównać. Które naruszają prawa autorskie,
to będzie mnóstwo procesów, kłopotów dla tych, co ładują. Dla tych, co ładują i dla samego komu. Dobra, ale teraz jeśli on usunie, i to są procesów, jak widać, bo tych zdjęć łamiąc prawa autorskie i tak jest pełno, ile było jest procesów, to znaczy jest, bo ja patroluję i ja widzę po prostu stare zdjęcie po 2006, 2007 i tak dalej, większość są Hiszpanie akurat, bo oni tam po prostu narodowo nie dbają o prawa autorskie. Ale jest ten problem, że jeśli jednego użytkownika zrazimy, nie będziemy podchodzili indywidualnie, to nie jest, że my tracimy tego jednego użytkownika. My tracimy tego użytkownika, inne osoby słyszą, jak jest na Wikipedii i właśnie to jest to, że my teraz nie możemy policzyć, ilu użytkowników moglibyśmy mieć, a ilu nie mamy, bo w ogóle nawet nie przyszło. I można powiedzieć ponownie, tak, to jest ich wina, bo oni nie spróbowali, ale to jest nieludzkie podejście, bo to jest podejście bardzo biurokratyczne, ale ludzkim podejściem by było właśnie zastanowić, że tracimy użytkowników i ci użytkownicy nie będą rozwijać Wikipedii, będą innym też przekazywać, no i to jest po prostu masakra dla Wikipedii, bo tutaj robi się piękne strony, pomocy są przygotowane. Ale tak mnie cały czas jest ta druga, której nie chcesz widzieć. Ta druga strona medalu, którą niestety musisz uwzględnić, bo inaczej też się wszystko posypie. Znaczy nie. Ludzi będzie się zajmować, dobieszczać jakichś tam uporczywych. Znaczy nie, bo to... bałaganiarzy, żeby przypadkiem się nie poczuli dotknięci. Ale czemu bałaganiarzy? Ja nie mówię o bałaganiarzach. Tutaj akurat współgra bardzo mocno to, co ja mam jutro mówić i dlaczego tak. Ja tu przyjechałem, tak, nie miałem przyjechać, to właśnie pomysł inkubatora, bo my tego nie zmienimy. To, o czym ty mówisz, ty masz rację i tak było, jest i będzie. I na to jedyną metodą jest jakieś inne rozwiązanie. To właśnie będzie mowa, Znaczy według mnie rozwiązanie jest takie po prostu, żeby jednak zobaczyć każdą edycję i na przykład lepiej jest zrobić, lepiej jest mniej zrobić, może ktoś inny wtedy zrobi na OZ na przykład. Przypuśćmy, patrolujemy OZ. Jutro będziesz, tak? Prawdopodobnie, nie mogę obiecać, ale postaram się. Po prostu patrolujemy OZ, jeśli przepatrolujemy coś tam, to inni użytkownicy tego już nie ruszają. Lepiej mniej zrobić, tak? Twoja teoria w teorii jest teoretyczna bardzo, ale w praktyce... Ale ja to stosuję w praktyce. Mówisz to teoretycznie. Okej. Ja się mogę to powiedzieć na przykładzie wersji przyjrzanych, tak? Tak. Jeżeli będziesz stosował twoją zasadę, PMG, będę stosował twoją zasadę, zamiast sprawdzania 200 stron, będę oznaczał 20, to oznacza, że na tych stronach, które zostały i które będą na przykład osoba, która przyjdzie za miesiąc, żeby je oznaczyć, no, nie będzie oznaczała jednej zmiany za pomocą diffa, tak, będzie oznaczała 10 zmian. Tak, zgadzam się, ale tu jest ta sprawa, że ty oznaczasz i to jest dość... No, jeśli cofniesz kogoś źle, bo właśnie przez to, że robisz masówkę, to jest zła rzecz, ale no nie widziałem akurat w twoim przypadku takiej rzeczy, bo to możesz robić na przykład i 1000 edycji, ale po prostu spojrzysz na pierwszą linijkę, na przykład przypuśćmy, będziesz patrzył tylko na to, ile bajtów ubyło czy przybyło, jeśli ubyło, to cofasz, bo niektórzy wręcz tak robią, po prostu widzą bajty, że ubyły i cofają. Bo wolą zrobić więcej, ale się... Nie, ale jest... Znaczy to jest... Znaczy to jest przesadzony przykład, ale żeby pokazać, że niektórzy... No to takie gadanie, żeby gadać. Gadanie nie jest gadanie, żeby gadać, tylko to jest do tego... Nie, bo po prostu tutaj użytkownicy tracą na tym, że się cofa ich edycję. Ktoś zobaczył bibliografię usuniętą i cofnął całą edycję. Czy to jest przesadzone? Bo to jest realny przykład. I ty mówisz, że to jest takie gadanie dla gadania. Nie, bo osoby nam odchodzą. Nie widzicie tego, że po prostu kolejni userzy uciekają. Kolejni userzy mówią, na Wikipedii jest okropnie, na Wikipedii ryczą po nas, na Wikipedii nam usuwają. I to się nie bierze z niczego, to się bierze z tego, że tak faktycznie jest. To nie jest tak, że im się wydaje.
To nie jest tak, że plotkują. Jest tak faktycznie, jest taka atmosfera, że wszyscy chcą uciec. Nawet jeśli się wydaje, to jest problem, że się tak wydaje. Tak, a teraz chciałbym przedstawić jedno z możliwych rozwiązań. Aha, i też chciałem tutaj nawiązać, bo ty właśnie wcześniej mówiłeś tutaj o problemie, czy myślisz dalej, ja się zapytam ciebie, czy ty myślisz dalej, że ten dewiz jest dobry? Tak czy nie? W kategoriach, czy ten dewiz jest dobry? Czy tam pół dewiz, obojętnie. Czy jest dobry, czy nie? Tak czy nie? Uważasz? Nie, ale powiedz, bo to jest właśnie ważne. Nie, powiedz, uważasz dalej, że to jest słuszny pomysł z kategorią... To jest znaku, którego nie można wprowadzić wprost z... Czy to jest dobry pomysł po prostu, czy dalej uważasz, tak? To jest zasada, że piszemy... Się pytam, czy jest dobry pomysł... No dobra, czyli widzicie, to jest właśnie typowe podejście, ty powinieneś być szablonowym przykładem, że są zasady, mamy klapki na oczach i co tam użytkownicy, co tam wygoda? Są zasady, tych zasad się trzeba trzymać. I to jest właśnie okrutne, zalecenie, nieważne co to jest, ale tutaj tracą użytkownicy i ty dałeś tutaj fajny bardzo właśnie przykład na takie myślenie, że co użytkownicy, po co, przecież mogą poprosić o coś, mogą coś zrobić, nie, oni nie potrafią. Czemu się nie da edytora graficznego dla użytkowników? Mówi się, że jest zły, że psuje kod i tak dalej. To jest nieprawda, bo to na Wikia wszystko działa. I słyszałem bardzo często właśnie powód, dla którego że nie potrzebujemy tego edytora. Skoro ktoś się nie umie nauczyć kodu Wikipedii, no to po co nam taki użytkownik? No po to, że jeśli ktoś chce coś dodać, to niekoniecznie chce się też uczyć wszystkich zasad, wszystkich tak, całego kodu. Z tym, że edytor Wizwik go nie ma nie z tego powodu, że my go nie chcemy, tylko po prostu z tego powodu, że fundacja go bardzo długo pisze. No. Znaczy, ale jest też przeciw użytkowników, dobrze. Proszę PMG. Tu będę dzielił spojrzenie nie ze strony wikipedysty, ale pracownika Wikiagon. Rozmawialiśmy na ten temat w naszej firmie właśnie, dlaczego na przykład na Wikipedii jest opór wśród administratorów w kwestii wprowadzenia edytora wizualnego. Bo było to, taki opór był stawiany na Wikimanii. Podczas rozmów, gdy pracownicy Wiki i inne osoby, które proponowały, że coś takiego powinno zostać zastosowane, napotykałem na bardzo duży opór ze strony bardzo silnie osób z bardzo dużym doświadczeniem wikipedystycznym. Osób, które nie mają problemów z robieniem szablonów. Dokładnie. To jest głupie spojrzenie osób, które mówią w danym języku i nie potrafią zrozumieć, że są osoby, które nie mówią w tym języku. Bo ten edytor obecnie na wikia.com, na wszystkich wikiach jest zastosowane coś takiego, że jeżeli przechodzicie w tryb edycji, domyślnie ładuje się edytor wizualny, ale macie na samej górze dwie zakładki. Edytor wizualny i edytor tekstowy i dostajecie czysty, po kliknięciu na edytor tekstowy dostajecie czystą MediaWiki. Macie możliwość ustawienia tego w preferencjach, żeby domyślnie otwierał się, jeżeli jesteście ekspertem od MediaWiki, zakładam, że większość z nas jest bardzo doświadczonym użytkownikiem MediaWiki, ustawiacie sobie w preferencjach, że domyślnie włącza wam się standardowy, taki jak mamy obecnie na Wikipedii, edytor. Koniec. Słuchajcie, a jesteś przeciwny temu, żeby był wizualny edytor? Znaczy, na tej sali. Jesteś przeciwny? Ale zauważcie, sorry. Takie ułatwienia, o których mówi Krzysiu, nie są dla nas. Należy patrzeć z punktu widzenia edytora, który powiedzmy ma
9 edycji. I sorry, ja tutaj chciałem jeszcze właśnie powiedzieć to, o czym Enzy mówi. Właśnie tak jest najczęściej na zlotach. Wszyscy są za, wszyscy się zgadzają, a okazuje się, że na Wikipedii jednak, znaczy nie mówię o tej grupie tutaj, co tu jest, ale nagle reszta się nie zgadza, bo twierdzi, że po co, że to głupie i no nawet jak sobie tutaj coś ustalimy. To było w realu, a to też inna sprawa. Ale dobra, chcę teraz powiedzieć na konkretnym przykładzie. Tutaj, czy ktoś, znaczy tak będzie łatwiej się zapytać, czy ktoś nie zna użytkownika Dingirksul? Jeśli ktoś, to niech się zgłosi, bo wtedy szybko wyjaśni, na czym polega problem tego użytkownika. Po prostu Dingirksul jest takim użytkownikiem, który wszystko automatycznie, znaczy po prostu zaczyna tak patrolować edycję, bo on bardzo dobre artykuły pisze, patroluje muzykę głównie, ale zaczyna to robić tak automatycznie, że wręcz jest dobra edycja, nawet ze źródłami, i tak to cofnie. I teraz tak, to jest takie studium przypadku właśnie, jak to się stało, bo Dingirksul nie był na początku taki, teraz jest. I jest problem, co się stało. Ponieważ jeśli Dingirksul jest problemem i uznamy, że na przykład rozwiązaniem tego problemu, że on po prostu jest taki sam w sobie i rozwiązaniem problemu jest, nie wiem, jakaś resocjalizacja tych użytkowników i ona... I resocjalizujemy i są jakieś rezultaty, i sądzimy, że jeśli są rezultaty, to dobrze dotarliśmy do źródła problemu, ale przybywa nam ciągle takich userów. Po prostu często można zabrnąć złą ścieżkę w myśleniu. Jeśli by prawdziwą przyczynę poznać, czemu tak się stało, to Dingirksula już nie naprawimy niestety, ale sprawimy, że kolejni użytkownicy nie będą w tej samej sytuacji, bo niektórzy się pójdą w drogę Ksula, niektórzy pójdą, no niektórzy odejdą. Więc tak, Dingirksul często wykonywał jakieś rzeczy administracyjne, takie cofanie, potrzebował jakichś bloków i tak dalej. Wchodził na IRC, pytał się ludzi, proszę mi tam kogoś zablokować, dobra, blokowali. Wszystko było w porządku, może przez rok czy przez dwa lata. Ja pamiętam, że to był nawet taki user, że często dostawał opieprze i zamiast się postawić, to posłusznie tam to dostosowywał się. Nastąpił taki czas na IRC-u, że w momencie jakiegokolwiek pytania, czy to Dingirksula, czy to nowicjusza, rozmowy cichły. Czyli każdy udaje, że go nie ma. Byli, ale nagle nikogo nie ma. Potem stało się tak, że nawet już się nie próbowali ukrywać, ale to według mnie to jest bardzo chamskie. Ludzie na przykład, nie wiem, gadają, o czym jedli na obiad i jest rozmowa, pyta się nowicjusz podstawowe jakieś pytanie typu jak pogrubić tekst i wiadomo, że wszyscy z rozmawiających znają odpowiedź, ale oni nawet nie przerwą, oni oleją tego użytkownika. I właśnie Dingirksul był olewany wielokrotnie, nie mógł się doprosić bana, nie było jak się zbytnio kogo poprosić i jak to trzeba było szybkiej reakcji. No i zaczął sobie po prostu radzić sam. Wpierw sam sobie cofał i tak dalej, potem zaczął obrażać tych użytkowników. Tak się w to zapędził, że jest właśnie taka sytuacja, jak tu mamy. I na przykład rozwiązaniem, i właśnie chcę na tym przykładzie pokazać, że dobrze jest czasami analizować pojedyncze przykłady, bo tu dochodzimy do tego, że problemem takim pierwotnym, który to wszystko zapoczątkował, było właśnie to, że ciężko uzyskać pomoc na IRC-u i problem dalej istnieje. Jakby nie było, to na IRC dużo osób wchodzi, ponieważ jest to rodzaj komunikacji, której nie ma nigdzie indziej na Wikipedii, bo to jest komunikacja natychmiastowa, ona w pojęciu takim internetowym bardzo się różni, bo się od razu przypomina rozmowę, a nie pisanie listów do siebie, więc dużo użytkowników to z tego korzysta. I właśnie takie na IRC-u olewanie prowadzi do tego, że kolejni użytkownicy albo odchodzą, albo stają się tacy, że sobie radzą sami. No i jak z tym walczyć? No, rozwiązań jest
jest mnóstwo, no chociażby to, że po prostu użytkownicy, którzy tak się zachowują, no wypraszać ich zwyczajnie z pokoju. Był projekt jej zrobienia specjalnego kanału dla nowicjuszy, co według Jadus, to zresztą wymyśliłem, i według mnie to był bardzo głupi pomysł, bo sam kanał IRC powinien być właśnie pomocą dla nowicjuszy, a myśmy stworzyli nowy, osobny, gdzie specjalny właśnie, gdzie nowicjusz mógł uzyskać pomoc, a się okazało, że nie ma zainteresowanych, po prostu na IRC-u tam nikt nie siedzi, który jest zainteresowany pomocą. Jest kilka osób, czasami pomagają, ale wiadomo, nie są 24 godziny na dobę, bo niektórzy wikipedyści śpią czasami, wiem, że to jest dziwne, ale śpią. Więc i tutaj też właśnie w tej sytuacji, co wcześniej mówiłem o tej kobiecie, też by można na przykład poanalizować, co się stało, czemu ona uciekła od Wikipedii i już nie chciała poprawiać, po prostu olała, a to jest bardzo kontaktowa osoba i dało się, wręcz nie kłóciła się nic, właściwie można było powiedzieć, pogodzona była z tym losem, no dobra, nie chcieli mi to przyjąć, tak samo jak, nie wiem, jak się CV składa, nie przyjmą mi CV, to nikt się, no prawie nikt się nie kłóci, tylko po prostu te CV zostało odrzucone, tak samo jak jej odrzucili ją, jej wersję, no dobra, no to tak się stało, tam jeszcze próbowała się kontaktować, ale nie wyszło. I po prostu podejście do użytkownika, nie mówię, żeby z każdym użytkownikiem mieć indywidualne podejście, tłumaczyć i tak dalej, bo wiadomo, to dużo czasu zajmuje, ale na pewno... Słucham? To robią przewodnicy, jeśli się do nich zgłoszą. Jeśli znajdą i tak dalej, ale właśnie, no tak, jeśli są ci przewodnicy, to chociażby jak ktoś nie ma czasu, może temu użytkownikowi sam z siebie, nie że ten użytkownik się będzie prosił o pomoc, ale widać, że ma problemy, bo czasami widać, ale wiesz co, dać mu linka do przewodników, tak? Słucham cię? Chciałem powiedzieć Karolowi, wiesz, że według mnie, i tutaj to, co też pewnie Krzysiu chce przekazać, każdy po prostu powinien mieć coś z przewodnika. Jeżeli no, już tak. Ktoś do ciebie pisze, albo jeżeli już widzisz jakąś sytuację, no to lepiej nie spychać, nie stosować psychologii, od tego są przewodnicy, prawda? Bo znaczy, no myślę, że właśnie niektóre też problemy często... naprawdę dotyczą całej społeczności. My się zamykamy, to jest fakt. Jeżeli ktoś chce negować to, że próg wejścia do w środowisko wikipedystów jest coraz niższy, no to jest alternatywna rzeczywistość. Też powiem, jak użytkownicy odbierają mnie jako wikipedystę, to jest tak, jak ja na przykład, nie wiem, spotkam dziennikarza i ja, o fajnie, jesteś dziennikarzem, bo ich jest tak mało, jest ciężko wejść w ich środowisko, chcę się trochę dowiedzieć o ich zawodzie. I tak samo ludzie, nie jako wikipedystę, to mają za jakąś taką osobę, która gdzieś tam się dostała, wybiła się, osiągnęła sukces. Nie widzą tego, że mimo tych zapewnień, że każdy może edytować, mimo to oni nie widzą, że każdy może właśnie to robić. Jest taka przepaść. I jak tutaj Taro mówił, są te wizje, znaczy nie wizje Wikipedii, kultura wikipedystów i promowanie tego wręcz na głównych, czy coś, jakieś zabawne strony, nawet coś takiego, zbliża nas do użytkowników. Nie jesteśmy grupą...